Na linii kolejowej numer 3 pomiędzy Sochaczewem a Warszawą powstaje właśnie nowy przystanek osobowy. Jest to przystanek Rokitno i znajduje się dokładnie tutaj. Zapraszam na film. Zaczynamy! Mazowieckie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czem Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z mazowieckich inwestycji. Jak widzicie, na wprost nas jest stacja Błonie. Stacja Błonie ma 2 perony i 4 krawędzie peronowe. Podobnie będzie w Rokitnie, z tym, że stacja Błonie powstała w 1902 roku i obsługuje od 2008 roku mniej więcej 2-3 tysiące pasażerów na dobę. Ma 2 perony, czyli 4 krawędzie peronowe, w Rokitnie będą 2 perony i 2 krawędzie peronowe, a same Błonie znajdują się bezpośrednio nad rzeką Rokitnicą, więc całkiem ładnie się to łączy w jedną całość. Błonie mają prawa miejskie od 1380 roku, mają 9 km kwadratowych, trochę ponad powierzchnię i liczba ludności to jest mniej więcej trochę ponad 12 tysięcy osób na stan 2019 roku. Oczywiście znajduje się w powiecie warszawsko-zachodni, tak mniej więcej, wiem, że nie po polsku, no i gmina sama się nazywa Błonie. Z takich ciekawostek i informacji na temat okolicy. Co do samego przystanku kolejowego, to on się tutaj znajduje w Błonie Rokitno, dokładnie, jeżeli chodzi o tą część, ale jest tak trochę już kawałkami, różnymi elementami wychodzi poza Błonie. Sam przystanek, tak jak powiedziałem, ma 2 perony, 2 krawędzie peronowe, czyli to są 2 perony po prostu znajdujące się po bokach linii kolejowej. Linia kolejowa to jest numer 3 na linii kolejowej Warszawa-Kutno-Poznań. I co możemy powiedzieć na temat samego nowego przystanku? Nowy przystanek, podobnie jak większość ogólnie tutaj w okolicy, będzie wyglądać tak samo jak wszystkie nowo budowane stacje w tym rejonie. Czyli będzie mieć tak: wiaty, ławki, tablice informacyjne, gablotę z aktualnym rozkładem jazdy kolei, czytelne oznakowania, energooszczędne oświetlenie LED, stojaki na rowery, specjalne pochylnie ułatwiające przemieszczenie się osobom, którym poruszanie jest ograniczone. Więc właściwie to zawsze. Długość peronu 200 metrów, szerokość mniej więcej podobna. Jak widzicie, są już bramki do sieci kolejowej, już jest tam to wszystko zamontowane. Pociągi aktualnie jeżdżą. Przejazd kolejowy, który tutaj się znajduje, jest już przejezdny. Poprzedni materiał, który był tam, nie wiem, 2-3 miesiące temu mniej więcej, przejazd kolejowy wtedy był jeszcze wyłączony z użytkowania. Teraz już jest całkowicie przejezdny, bo tutaj był zmieniony przejazd, całe podłoże, no i oczywiście szyny były wymieniane tutaj, jak i całe torowisko w związku z budową stacji, bo później tego nie trzeba było robić, bo wiadomo, jeśli powstaje nowy przystanek, to warto byłoby wszystko tutaj wymienić, aby już później nie trzeba było tutaj nic kręcić. Co warto podkreślić, nowy przystanek kolejowy ma zostać oddany do użytku już w 2023 roku. W skrócie w tym roku, jakby ktoś jeszcze z Was się nie zauważył, że już mamy 2023, ja czasami zapominam jeszcze. Rozpoczęła się budowa w poprzednim i co warto podkreślić, wiem, że nie lubicie tego słowa, ale warto podkreślić faktycznie to, ile pociągu będzie jeździć stąd mniej więcej na dobę, bo to jest ciekawe, to jest 80 pociągów dziennie. I czemu to podkreślam? Podkreślam to dlatego, że na początku, kiedy została oddana do użytku stacja Warszawa Główna, to Warszawa Główna miała dziennie przydobowość 40 pociągów na dobę. Tu jest na starcie już 80. Ja wiem, że lubię się czepiać Warszawy Głównej, ale taka ciekawostka, żebyście wiedzieli. Co jeszcze z innych ciekawostek mogę wam tutaj powiedzieć, to już chyba właściwie to, co się tutaj faktycznie dzieje z budową. Głównie widzimy elki peronowe, nie ma utrudnień, nie ma już ruchu wahadłowego na tym odcinku, jeżeli chodzi o część kolejową, co jest na duży plus, bo tu faktycznie pociągi jak jeździły rzadko, to było bardzo, bardzo niedobre dla pasażerów, bo pociągi faktycznie jeździły rzadko, bo to był odcinek jednotorowy bezpośrednio od Warszawa Włochy, przez Gołąbki, Ożarów,
czy nawet tutaj bezpośrednio do Błonia. To był cały odcinek tylko i wyłącznie jednototowy, właściwie bez możliwości jakiejkolwiek mijanki. Nie do końca wiem, czemu na odcinku Warszawa-Włochy z północnej gołąbki pociągi jeździły po jednym torze, ale tak to też tam również było realizowane. Zetknijmy sobie trochę z bliska, abyśmy mogli mniej więcej to trochę lepiej zobaczyć, co tu się dzieje. Oczywiście największą zmianą, która faktycznie się zmieniła, to jest nowe torowisko, które tutaj bardzo ładnie jest widoczne, jak i również zamontowana sieć trakcyjna na nowych bramkach, które możemy zaobserwować na górze. Jak widzicie, perony nie są dokładnie równomiernie rozłożone, jeżeli chodzi o układ względem siebie, ale spokojnie mają tą samą długość 200 metrów. Elki peronowe, czyli te ścianki boczne, które się znajdują bezpośrednio obok krawędzi peronu tutaj względem torów, są już zamontowane, jak widzicie, na całej długości, prawie wszędzie, jeszcze część jest pochowana, a same płyty peronowe znajduje się w różnych częściach placu budowy, więc możemy się spodziewać, że niedługo faktycznie rozpoczną się prace przy tym kolejnym etapie. Wyłączenia z ruchu torów, domyślam się, że tutaj będą, bo montowanie samych elek peronowych będzie wymagało tego ze względów bezpieczeństwa, aby po prostu ruch nie odbywał się na tych torach, bo wiadomo, bezpieczeństwo jest mimo wszystko najważniejsze. Tutaj, jak widzicie, właśnie jest to miejsce, o którym mówiłem, czyli składowaniem elek peronowych. Całkiem ładne, bo to już są te faktycznie z nowego typu, a tutaj też są stare podkłady. Przejazd kolejowy po przebudowie wygląda podobnie, tak? Oczywiście nowe rogatki już działające, nie tak jak wcześniej to wyglądało. I przejazd całkiem ładny, gładki, ale cały czas bez miejsca na drogę towarową na przejeździe kolejowym, co jest dużym minusem, bo o ile... Tutaj możecie zobaczyć, ogólnie w Błoniu jest dosyć dużo dróg towarowych. Po prawej stronie jest specjalnie droga towarowa poprowadzona w ten sposób, aby rowerzyści mogli wyjechać na dwie strony jezdni i włączyć się do ruchu. Po stronie lewej, którą teraz tu widzicie, jest droga towarowa, która się ciągnie bezpośrednio dalej do Płochociny, nawet bym powiedział, więc całkiem na bogato. A jaki jest problem? Problem jest taki, że te linie, te drogi towarowe się tutaj nie łączą. Na tym odcinku przy stacji, przy przejeździe kolejowym nie ma łącznika żadnego. Ja rozumiem, że kolej, że to są problemy, dogadywanie, ale mogliby w końcu to połączyć w jedną całość, żeby nie trzeba było chodzić, jeździć na towarach czy innych pojazdach nielegalnie, a to faktycznie jest trochę, bym powiedział, irytujące. Biorąc pod uwagę, że sam przystanek kolejowy będzie podłączony do sieci rowerowej, przynajmniej w teorii, bo będą miejsca do parkowania rowerów. Więc trochę szkoda, że to się wszystko ze sobą nie łączy w jedną całość. Ogólnie to ja tutaj nie mam zbytnio dużo więcej do gadania, bo więcej się nie zmieniło, tak? Nie mogę powiedzieć wam, że rozpoczęła się jakaś zasypka nowych peronów czy tak dalej, bo wszystko jest po prostu, teren jest utwardzony, wyrównany na jedną całość, środowisko jest, elki peronowe są i właściwie to tyle, jeżeli chodzi o zmiany, więc trochę mimo wszystko... Nie będę mówić, ale liczyłem, że jak pojawi się tutaj po 3 miesiącach, to trochę więcej zobaczę zmian. Ale teraz faktycznie budowa przyspieszy i trzeba też pamiętać, że oczywiście zimą prace wolniej trwają na każdym placu budowy, bo raz, że jest zimno, zimna gleba, a dwa, czasami zasypie śnieg, co też na pewno, bym powiedział wam, nie pomaga, bo sam wiem, jak chodzę po różnych placach budowy, że to nie pomaga na przykład w chodzeniu po placu budowy, a jeszcze przy pracach wykopywania i nie widzisz, co właściwie kopiesz, to jest też dużym problemem. To byłoby na tyle z tego materiału. Mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Staram się dla was jak najwięcej tych informacji tutaj wyciągać z mazowieckich inwestycji, bo wiem doskonale, że dużo innych źródeł informacyjnych niż czasami nawet tylko i wyłącznie moje filmy nie ma, więc staram się znajdować najciekawsze informacje. Jeśli coś jest nowego, oczywiście mam tutaj w tym filmach pokazywać, ale dużym problemem jest to, że zazwyczaj PKP nie chce nic nowego mówić na temat tych inwestycji, więc nie jestem w stanie nic więcej powiedzieć. No to trudno. Tak to wygląda, trzeba się przyzwyczaić i jeszcze pytanie do was, jak wam się podobają te ostatnio filmy w tym tygodniu na przemiennie warszawskie i mazowieckie inwestycje. Do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!